Patrzcie na to. Ogólnie to jest mój kanał, nie? Żeby nie było, to jest mój kanał. Ja mam trochę filmów zdemonetyzowanych. No to nawet sporo mam filmów zdemonetyzowanych w miesiącu. Tu są jakieś zdemonetyzowane, tu też, tu też, tu też. No teraz powiedzmy, że akurat jest lepszy okres, zazwyczaj mam 2/3 zdemonetyzowane. Wiadomo, od tego jeszcze trzeba odciągnąć jakiś tam, jakąś tam sieć partnerską czy coś. 20%. Ja na przykład z mojego kanału daję 25% Jasiowi. To co wygeneruje, bo kiedyś mu płaciłem za odcinek czy coś, a jeszcze mu daję 10% ze zmontowanego, jak mam jakiegoś deala czy coś, to też mu dorzucam od tego. Więc no nie wiem, no kurwa, nie, znaczy Jasiu też żeby nie było, to dopiero od kwietnia się tak umówiliśmy, a przedtem mu za odcinek płaciłem. Więc kurwa, ja mam takie wrażenie, że kurwa, jak ty masz dużo, a ktoś dużo ci pomaga też, żebyś ty też miał, kurwa, wynagrodź tego człowieka. To osoba raz, że będzie zadowolona, będzie szczęśliwa, kurwa, będzie żyła normalnie, będzie lojalna. Bo czemu miałaby nie być? Jak ty jesteś w porządku, to dlaczego ma być ktoś nie w porządku w stosunku do ciebie? Ile dawamy Jasiowi za odcinek? Wiesz co, różnie, bo my chyba z dwa lata już coś robimy. On na początku jakieś kurwa chujowe pieniądze chciał. Znaczy chujowe, ja tak po prostu sobie myślałem, że chce chujowe pieniądze. Nie wiem, kurwa, no chyba na początku chciał tylko 200, potem 300. W międzyczasie on też na przykład montował tej fanowi filmy, czy Mistrzowi, czy Naturalowi. Ja nie wiem, ile się od nich brał, ale no chuj, nie? To wiesz, tak masz daily, to masz dychę, nie? Ale, no prawie dychę. Ale styl. A ja jeszcze sprzęt kupowałem, żeby nie było wtedy, nie? Ja czy kamery kupowałem, czy coś, więc to po prostu wolne siano. Ale też uważałem, że to jest za mało względem na przykład jakichś wyjazdów, czy coś, bo inaczej jest, nie wiem, przyjdziesz na kanapę i nagrasz film, i sobie go zmontujesz, nie wiem, 5 godzin pracy, a inaczej jak pojedziesz do Warszawy o kurwa 7, wrócisz o 23, jeszcze musisz coś zrobić, nie?